Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale genów nie oszukasz. Tak, nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja w niczym nie przypominam starej siebie. To faktycznie zmienia postać rzeczy. Cieszę się, że cię przekonałam, że mnie wysłuchałaś. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... Nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Co do tego ostatniego, to ma rację. No tak, życie jest popieprzone, no. True story. Robota wykonana. Śledziłam twoją żonę. Poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła, no... Przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Reapera na przeglądzie. A przeszczep skóry, włosów, oczu... Wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn... To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale jak mam jej teraz zaufać? No ja, Vi. Pepe, tak. Cynthia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warte w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie. Zapomnij o tej sprawie, po prostu. Tak. Nie, no masz rację. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałam. Pora się napić. O, to, to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. Oh, Johnny. Dobra, co nam zostało? No nie gadajcie, tu nam coś zostało. Tu nam została jeszcze jedna rzecz. O, tu jest jeszcze coś. Tu się coś parę jeszcze rzeczy pojawiało, okej? Okay? Okej. No tak, Han, no i zamknąłeś drzwi za sobą. Tyle razy ci mówiłem, żebyś zamykał drzwi za sobą, a nie zostawił firanki, kurde, co ty, kurde. Oszalałeś w ogóle? W tym mieście? That's what she said. Ja co tu mam? Karabin, okej. Attack!
Szukam osłony. Raz, giniesz. Bardzo nierozsądny. Co? Ja tam nie wiem. Nigdy nie byłem rozsądnym człowiekiem. Więc z czym do lodu? Burger? O, alkohol. Tam, gdzie muszę być. A ty gdzie jesteś? Hello? Dobra. Popatrzmy tak, co my tu mamy? Bateryjki, tu nic nie ma. No dobrze. Eurodolary. Dolary. Zresztą coś. Dolary. Tu coś mamy, dobra. Później. Tutaj coś jest, okej. O, punkcik mamy jakiś. Mamy jakiś punkcik. Czy tutaj coś jeszcze potrzebujemy? Parametry wytworzonych broni są zwiększone. Ceny sprzedaży. Wytworzone ciuchy mają zwiększony pancerz. Obrażeń. Nie. Jest inżynier broń typu pancerz. Nie. Tutaj też już raczej nic nie chcemy. Broń biała. Dobra. Można i tak, jak widać. No to jest... Ała! Potrącił mnie, kurde, jeden dupek, nie? Grzesznica czeka na spotkanie z sędzią. Szukam kogoś, kto przyspieszy jej podróż w zaświaty. Szczegóły w załączniku. Strzelajcie! Gdzie leży? Czy tu coś jeszcze mamy ciekawego? Na górze? Ta. Hmm?
Nie, ale jeszcze bym był ten... zlutował. A, tu jest wyjście, dobra. Okej. Ten skąd tu się pojawił, to już w ogóle nie wiem. Eurodolary. Eurodolary. Że nie zauważyłaś tamtej dziewczyny. Czekaj, czekaj. Jaka znowu dziewczyna? Ta, którą rozjechałaś na pasach swoją limuzyną. A, o to chodzi. Uff, a już myślałam, że cię przysłał ktoś od konkurencji. Nie, no słuchaj, to jest jakaś absurdalna sprawa. Przecież mam ubezpieczenie od potrąceń. Wyliczy się odszkodowanie w tej sprawie. A jeśli chodzi o ten twój nieszczęsny kontrakt, załatwmy to jak profesjonaliści. Ubezpieczenie od potrąceń. Niesamowite. Myślisz, że to załatwi sprawę? Że to wynagrodzi ojcu śmierć córki? Nie sądzę. A kazał jej ktoś wchodzić pod koła? Bądźmy rozsądni. Zapłacę ci, okej? Okay? Zapłacę, żebyś mnie zostawiła w spokoju i wyjadę z miasta. Nigdzie nie jedziesz. No, chyba że do kostnicy. Okej. Okay. Jak gitara. I gitara. Gdzie było wyjście? Gdzieś tutaj było wyjście, nie? Zabił 30 mężów. Oraz tak, Albach. Dobra robota, Vi. Krwawa, ale dobra. Zamykam kontrakt. Krwawa, ale dobra. Don Padre mnie tutaj chwali. A może by tak... O kurwa, to jest kilometr stąd? A, dobra. Czyli najlepiej by było, jakbyśmy tutaj... Bo czekajcie, czy my coś tu jeszcze mamy? Tu są te... Tu są te... Ej, tu coś jeszcze jest. Tu jest jakieś jeszcze poboczne. O, tu też jest poboczne. Okej, okay, dobra. Tuż pod nosem policji. Tuż pod nosem policji. Pee-p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 ee
Nope. Dobra, co tu jeszcze było? Coś tu jeszcze pokazywało, nie? Nie pokazywało nic więcej. Przynajmniej nic nie widzę. Tu jest coś jeszcze, okej. Dobra, czyli to jest tam. Wydawało mi się, że coś tam wylatywało, kurde, albo wylatywało. Mega dziwne. Mega dziwne. Tu, 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 tu. Ej. Teraz tak, najlepiej będzie chyba... Tu się tepnąć. Najlepiej tutaj się tepnąć. Tam są jeszcze jakieś takie dwa poboczne questy. Ciekawe. Według mapy. Chyba to jest to. Zadania. I co? Tu jest coś. Są kupno pojazdów, które nas nie interesują. Kurde, ja pierdzielę. Kupno pojazdów. Tu wiemy, że mamy walkę, ale to spokojnie. O, tu jeszcze coś jest. O, lol. Okej. Sprawdzam jeszcze. Okej, tu nic więcej nie było, czyli to są trzy jeszcze, cztery? Okej, dobra. Not bad. No ile mam czekać? No, no dalej, no. Jak utaszają się tam! Tu jeszcze żyje. Kto tu jeszcze oddycha? Nie, no tu jest jeszcze parę rzeczy takich, widzę. Okej. To oddycha jeszcze. Zbugowało się moim zdaniem. Jak zwykle zresztą. Nie tak.
Nie no, mnie tu nie ma, nie? Mnie tu nie ma i muszę się teraz trochę zrzucić ze sprzętu. Liberty. Dobra. Okej. To teraz tak, na pewno tutaj. I tu. Że tu jeszcze coś mamy w wiadomościach, chociaż wątpię w to. Rzeczniczka. Dobra. Tu, 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 tu. Tak. Co tutaj mamy ciekawego? Okej. No to windą w dół. Wyjdować. Ulica. Widzisz, tak, to, takie witaminki powinnaś tam zażywać. Czynników chaosu ogarnia cię niezadowolenie. To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Bardzo dobra. Czułam się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Hej, sensei. Chcesz spróbować jeszcze raz? Hej. Ile kosztuje kolejny brain dance? Ile uważasz? Okej. Dobrze. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Proszę się rozłożyć wygodnie w fotelu. Posłuchamy sobie teraz bardzo dobrej medytacji. Medytacja o żywiole wody. Jesteśmy w lesie. Przed nami wodospad. Duchu wody, pozdrawiam cię. W 80% jestem stworzony z ciebie. O, jaka w tobie tajemnica, duchu wody. Raz jesteś wodą. Raz jesteś lodem. Raz jesteś śniegiem. Raz jesteś parą, raz jesteś mgłą, raz jesteś leczniczą wodą, raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby, ból, brud ciała i duszy, brudne energie brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi młodość, mądrość, wiedzę, zdrowie, siłę,
życia bez ciebie, jak i bez innych żywiołów. Jakie w tobie ukryte piękno, jak i we wszystkich żywiołach. No i czyli to będą medytacje o czterech żywiołach. Czyli jeszcze dwa questy, to jest drugi. Znowu to samo. Od jakiegoś czasu nie było nowych ataków cyberpsychozy. Myślę, że możemy zamknąć ten temat. Wpadnij do mnie przy okazji, to pogadamy. Okej. Okay. Dotyk żywy, spotkanie drugie. Ten neon dziwnie wygląda, nieprawdaż? Dobra. Chodźmy jeszcze tylko do tego. Są jeszcze parę takich chainowych. Ten, do którego też idziemy, też jest chainowy. To jest w sumie trzecie nasze podejście do tego. Ale zobaczymy, może coś ciekawego będzie z tego. Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Tak po prostu. Mówi, że muszą przeanalizować jakieś dane. O, cholera. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest